Na niewybuch natknęli się robotnicy pracujący przy budowie marketu przy ulicy Sikorskiego w Głogowie. Jest to bomba lotnicza z tego okresu 100-kilogramowa, więc dosyć poważnej sile rażenia. Ze względu na zapadający zmrok ta akcja nie mogła być wczoraj prowadzona. Dzisiaj od godzin wczesno rannych tutaj będzie zarządzona ewakuacja. Ewentualna siła rażenia takiej 100-kilogramowej bomby wynosi 600 metrów. Dlatego w takim promieniu ewakuowano blisko 400 mieszkańców. Pozamykane były też instytucje, banki i przychodnie. Akcja jest prowadzona wspólnie ze strażakami, z saperami. Są przygotowane autobusy. Jeżeli jakieś osoby będą potrzebowały pomocy w przewiezieniu do miejsca, które jest wyznaczone jako bezpieczne miejsce, w którym mogą na chwilę właśnie znaleźć schronienie, jest to budynek szkoły położony niedaleko od tego miejsca, to oczywiście do ich dyspozycji są te dwa autokary. Dla ewakuowanych Głogowian przygotowano miejsca w jednej z głogowskich szkół. Udostępniliśmy tę salę gimnastyczną. Na sali gimnastycznej, tak jak Państwo widzicie, są postawione stoły, krzesła, nawet wyłożyliśmy materace, ławeczki, ale także też przygotowaliśmy coś ciepłego, kawę, herbatę. Mieszkańcy ewakuowanych terenów wiadomość o bombie przyjęli ze spokojem. Rano gdzieś tak około, nie wiem, bo w pół do dziewiątej przyszedł policjant i powiedział, może wcześniej. I powiedział, że proszę się ubrać ciepło i do szkoły numer 2. Tylko przydzwoniłam do córki, że mnie nie ma w domu, żebyś nie denerwowała, że nas ewakuowali. Co mówić? Ale jesteśmy, no nie ma co, no dlaczego się denerwować, to nic nie da. 2 lub 3 godziny, do 3 godzin tak powiedziano, że to może trwać. Więc no, zobaczymy. Dlatego wzięłam sobie książkę. Akcja zakończyła się około godziny 11. Wtedy też mieszkańcy mogli wrócić do swoich mieszkań. Patrol saperski przetransportował ładunek na poligon, gdzie zostanie zdetonowany.